Michał Pasternak, ostatnio gwiazda sportów troszkę innych na gołe pięści, walkę, ale MMA cały czas tutaj jest ważne i wracasz do kolejnego pojedynku, właśnie do klatki. Znaczy, ja jestem głównie zawodnikiem MMA, nie jestem gwiazdą, tylko zawodnikiem. I ja jakoś nigdy nie myślałem o tym, żeby odbiegać od tego. Po prostu toczę jakieś inne walki ze względu na to, że pojawiają się oferty, które są dla mnie korzystne pod względem finansowym i dlatego próbuję czegoś innego. Ta walka bardzo jakoś tak zbiegła, prawda? Bo tutaj akurat, no nie wiem, kiedy dostałeś propozycję stoczenia tego pojedynku na gali Babilonem MMA27 z Łukaszem Sudolskim? Znaczy, propozycja gdzieś tam wisiała w powietrzu, ktoś mi mówił już o tym, jakiś menadżer do mnie dzwonił i tak dalej, ale ze względu na to, że miałem pojedynek na Wotorę, nawet nie myślałem o tym, nie zawracałem sobie tym głowy, a na dobrą sprawę taką decyzyjną po prostu podjął mój trener, zadzwonił do mnie prawdopodobnie w sobotę bądź niedzielę i powiedział, że walczę i że już wszystko jest uzgodnione. To tak jak trener powie, szczególnie trener Okniński, to nie ma co protestować, tak się zastanawiam. No właśnie, jak ty oceniasz Łukasza Sudolskiego, bo no, zawodnik, który tutaj w Babilonie troszkę walk tych stoczył, pokazał się z niezłej strony, nie udało mu się dostać do UFC, no ale jednak znów w walce wieczoru, znów jakoś tam wysoko ceniony w tej organizacji. Znaczy, ja go nie będę oceniał, bo to ani jest moja rola, ani mi na tym nie zależy. No, nie wiem, no, nie widziałem jakichś jego pojedynków, nie śledziłem jego kariery, także na pewno będę mógł ocenić po pojedynku ze mną i wtedy będę mógł jakieś wnioski wysuwać i coś mądrego powiedzieć. No teraz to inne jakieś mądre rzeczy ci zapytam, pozwolisz w takim razie? Nie ma problemu. Będę próbował coś powiedzieć. No to bardzo, ja będę próbował się mądrze zapytać. Jako z wampirem jeszcze z tobą nie miałem okazji rozmawiać, ale to akurat nie było za mądre. Wracając do tej twojej walki i do tego, co cię czeka, ty cały czas jakoś tak się chyba też ten czas dobrze zbiegł, bo miałeś tą galę w Otorę, teraz ten pojedynek, jakby cały czas gdzieś tam jesteś w biegu i w treningu i przygotowany, a sama ta gala w Otorę właśnie dużo zdrowia cię kosztowała, chyba nie? Czy dużo zdrowia mi kosztowała? Każda walka gdzieś kosztuje nas coś innego. No, samo przygotowanie do walki, później jest sama ta otoczka i tak dalej. Ale pod względem jakimś fizycznym nie jestem ani rozbity, ani nic z tego tytułu. Także dlatego mogę walczyć dzisiaj i mogę wziąć walkę po walce. Mówi, że trener taką decyzję podjął. Ty się zastanawiałeś nad tym długo? Myślałeś o tym, czy w ogóle warto? Nie, no tak jak wcześniej powiedziałeś, trener zadecydował, o tym bardziej, że to zadecydował trener Mirek, także tu nie ma o czym dyskutować. Ja też nie jestem zawodnikiem, który dyskutuje, tylko po prostu robię to, co ktoś ode mnie wymaga. Ty jako zawodnik, który ma już duże doświadczenie, no bo przecież walczysz od kilku dobrych lat i te twoje pojedynki na różnych galach już toczyłeś. No właśnie, jak oceniasz teraz ten moment, w którym jest nasze MMA, to co się dzieje w polskim MMA, w porównaniu z tym, co było, kiedy ty gdzieś tam próbowałeś się przebijać do czołówki, chociażby walcząc z WANO? Znaczy, no jak oceniam? No, wszystko idzie w dobrą stronę, wszystko się rozwija, także jeśli bym powiedział, że to zalicza jakiś regres, no to byłoby to z mojej strony niemądre. No. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Najważniejsze, że zawodnicy coraz lepiej zarabiają, coraz wyższe są honoraria. Może nie są jeszcze takie, jakie bym sobie życzył i bym chciał, no ale idzie to w dobrym kierunku. No. Ty wybrałeś też, próbowałeś walczyć, jesteś no, prawie na każdej gali w Otorę. Ta rywalizacja, gołe pięści, troszkę zmiana formuły, to teraz staje się coraz modniejsze. Tak jak wspomniałeś, jesteś zawodnikiem MMA, ale myślałeś o tym, żeby ewentualnie właśnie wybrać bardziej tamtą formułę? Nie. No, wydaje mi się, ja jestem zawodnikiem, który tylko i wyłącznie żyje z tego, że prowadzę aktywny tryb życia, jestem sportowcem i z tego zarabiam jakieś tam pieniądze. Dzięki temu, że zdecydowałem się walczyć na gołe pięści, jak to wszyscy nazywają, ja wolę określenie bez rękawic. Bez rękawic. No właśnie. To mam większy zakres i wachlarz możliwości do tego, żeby jednak przystąpić i zarobić jakąś tam gotówkę.
Tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, zawodnicy MMA jeszcze nie zarabiają u nas w kraju tyle, żeby można powiedzieć śmiało, że możemy się utrzymać tylko i wyłącznie z walk. Każdy z nas musi albo pracować, albo mieć jakieś grono sponsorów, którzy chcą nas sponsorować i chcą nas wspierać. Dlatego ja po prostu zadecydowałem, że będę walczył i będę walczył w każdej formule, w której przyjdzie mi gdzieś tam jakoś zarobić. Troszkę śledziłeś galę Babilona w ogóle wcześniej? Oglądałeś? Znaczy gdzieś tam oglądałem, ale ja ogólnie nie jestem osobą, która ogląda dużo gal. Już mi to tak chyba wychodzi, że no nie oglądam. Nie oglądam UFC, nie oglądam naszych jakichś gal. Chyba, że ktoś walczy z moich kolegów, to wtedy chętnie siadam i odpalam. A to którego kolegę ostatnio oglądałeś? Oglądałem bardzo często Szewczyka ze względu na to, że walczył na fenie. Michała Oleksiejczuka, jeśli oczywiście godzina była na tyle dobra, że miałem możliwość obejrzeć to w normalnej godzinie, a nie musiałem wstawać w nocy. Oczywiście śledzę też wszystkich Polaków, znaczy śledzę, no to za dużo powiedziane. Próbuję oglądać walki wszystkich Polaków, którzy gdzieś walczą w tych takich topowych organizacjach. Krzyśka Jotki, ze względu na to, że jest tu mój kolega. I tych, co znam, to próbuję oglądać, tylko tak jak mówię, no nie zarywam nocy tylko po to, żeby obejrzeć galę. Wspomniałeś o Michale Oleksiejczuku, tylko cię dopytam, to jesteś związany z trenerem Oknińskim. Trochę nie szkoda, że gdzieś tam mi się drogi rozeszły? Próbowałbym nie odpowiadać na takie pytania, bo ze względu na to stawia mnie to w bardzo niekomfortowej sytuacji, ze względu na to, że trener jest moim trenerem, a Michał i reszta chłopaków są moimi kolegami, nawet można powiedzieć, że przyjacielami z maty, a ja nie jestem osobą, która łatwo nawiązuje relacji, więc gdzieś tam no... Michał Pasternak jak zwykle zasadniczy, dobrze. To jeszcze tak już kończąc, tylko jeszcze cię dopytam w takim razie, jak to w ogóle jest tą azjatycką twoją organizacją? Czy to jeszcze w ogóle jest jakaś aktualna sprawa, czy to już w ogóle jest temat całkowicie zamknięty? Mówię to o One. Znaczy całkowicie nigdy nic nie jest zamknięte. Kiedyś miałem ofertę, żeby dla nich zawalczyć, tylko za pierwszym razem był krótki okres przygotowawczy, a chcieli mi dać bardzo mocnego przeciwnika, z którym walczyłem. To był chyba Ataides. Później też miałem ofertę, ale gdzieś tam kręcili nosem, że byłem po przegranej z Dolizę. I także to wszystko jakoś się tak rozmyło i rozeszło. Ty zaraz będziesz tutaj mówić o sponsorach, ja tylko dopytam, bo miałem sprawdzić, twoja ostatnia walka MMA kiedy była? Na MMA VIP. Na MMA VIP, no właśnie. Na MMA VIP. Też odpowiesz, że nie chcesz się wypowiadać na tematy związane z MMA VIP, chociaż strasznie nie, głośny temat. Dlaczego? Strasznie głośny temat, gorąca atmosfera. Ja mogę się wypowiedzieć na temat gali MMA VIP. No to ja jako ich zawodnik jestem bardzo mile zaskoczony podejściem organizatora w stosunku do zawodnika. Mogę powiedzieć śmiało, że nieczęsto się zdarza, żeby organizacja tak dobrze podchodziła do zawodnika i żeby tak go szanowała. Ja mówię o swojej osobie, nie wiem jak innych. A druga sprawa jest taka, która jest dla mnie ważniejsza. Jeśli wykonuję dla nich jakieś zlecenie, zazwyczaj federacja sobie życzy, że nasze wynagrodzenie jest przekazywane po jakimś okresie czasu. Powiedzmy, że po 30 dniach i tak dalej, to MMA VIP miała ostatnio czas, powiedzmy 2 tygodnie, a po 3 dniach miałem pieniądze na koncie, więc to dla mnie też się liczy i takie drobne niuanse, które wpływają na to, że ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i nie ma problemu, żebym dla nich toczył walki. No dobrze, ale to muszę dopytać o tą awanturę, która teraz jest i to cała otoczka, która towarzyszy temu. No nie da się ukryć, że to jest związane również jakoś pośrednio z zawodnikami, którzy mają walczyć. To wszystko, co się stało, jeśli chodzi o przedstawienie szefa organizacji, Słowik, Marcin Najman, wielka afera i wiele głosów, które mówią, że to skandal. Jak ty to oceniasz jako zawodnik, który jest, no jak sam mówisz, reprezentantem MMA VIP? Znaczy ja jako zawodnik wiem jedno, że jeśli byśmy mieli podchodzić do tego tak, że ktoś kiedyś popełnił coś w życiu złego, chociaż ja nie chcę bronić w życiu jakichś byłych gangsterów i tak dalej, ale jeśli byśmy mieli podchodzić do tego, że ktoś zrobił w życiu coś złego, to nie walczyłby nikt. A druga sprawa jest taka, że skoro jest, nie wiem jak ma na nazwisko ten cały Słowik i tak dalej, skoro jest taką groźną osobą, no to nie wiem, to państwo powinno było poddać eksterminacji lub coś takiego. No nie można też zrobić tak, że ktoś po
po odbyciu swojego wyroku nadal jest szykanowany i odsuwany od społeczeństwa. To nie wiem, no nie wiem, co powinno się robić w takich sytuacjach. Dużo ludzi też do końca nie wie, co komentuje, w moim odczuciu. Czyli dosłownie ty będziesz dla nich walczył? No tak jak powiedziałem, będę walczył i na dobrą sprawę nie mam zamiaru zrezygnować. Nawet dziwi mnie takie pytanie, dlaczego miałbym zrezygnować z walk dla MMA VIP. Będziesz walczył teraz, no, MMA VIP jest za jakiś czas, teraz walczysz na gali Babylon MMA. Tak już kończąc, zapytam cię, jak oceniasz tą swoją formę i jaka to będzie walka w swoim wykonaniu? Od pierwszej do ostatniej minuty wojna. To czekamy w takim razie, to jeszcze wiem, że tutaj mamy sponsorów, także bardzo proszę. Chciałbym podziękować oczywiście wszystkim sponsorom. Garant Sklep, restauracja Antresola, firma Tom Trans, Golden Tattoo, Selva Fight, Street Autonomy, Platinum CBD, Health Service, Holis Medico, Syju Tattoo, siłownia MC Gym i Sirent Sklep. To chyba załatwiliśmy wszystko w takim razie. Chyba tak. Bardzo było ci miło spotkać. Dziękuję bardzo za rozmowę. I również było miło. Dzięki.